Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga, a dziś porozmawiamy sobie o tym, na co uważać w momencie, kiedy chcemy kupić pierwszego ETF-a, a być może już kupujemy te ETF-y, no ale nie jesteśmy do końca tutaj przekonani co do tego, że robimy to we właściwy sposób i mam nadzieję, że ten dzisiejszy katalog pozwoli Wam w tym, aby nieco w bardziej świadomy sposób móc podejmować swoje decyzje inwestycyjne. To co, zaczynamy! Jak wiecie, jestem inicjatorem i współorganizatorem, czy współtwórcą pierwszego polskiego portalu poświęconego ETF-om, gdzie jest pełny katalog ETF-ów w tym momencie zarejestrowanych w Europie, docelowo również tych w Stanach Zjednoczonych, jak i mamy też duże kompendium wiedzy dostępne zupełnie za darmo na stronie, także zapraszam wszystkich na atlasetf.pl i mówię o tym nie bez kozery, ponieważ również dzisiaj w tym materiale będzie się przewijało czasami coś, co odnosi się właśnie do tego portalu, gdzie możecie właśnie przy jego pomocy odrobić swoje zadanie domowe. No właśnie, a teraz przechodząc do meritum, jak mówię o zadaniu domowym, no to od tego też powinniśmy zacząć inwestowanie w ETF-y, właśnie od odrobienia zadania domowego. I tutaj nie chodzi o to, jak ja to mówię, odrobienie zadania domowego na myśliciela, czyli jak widzę takie pytania w social mediach pokroju: hej, cześć grupo, co myślicie o takim i takim oto ETF-ie? No nie, no to nie jest odrabianie zadania domowego. To jest co najwyżej, jeżeli już nie chodzenie na skróty, to próba potwierdzenia, że to, co myśmy sobie tam gdzieś zbudowali, to ma faktycznie gdzieś tam potwierdzenie u ludzi. Tylko wiedzmy o tym, że po pierwsze większość, niestety takie są statystyki inwestorów, no, generuje ujemne stopy zwrotu. Nie wiemy, kto tak naprawdę z tyłu nam odpowiada, więc słuchajmy. Inspirujmy się, ale na końcu weryfikujmy i tak naprawdę miejmy świadomość tego, że inwestowanie to jest bardzo indywidualna dyscyplina. Dlatego też, jeżeli już mówimy tu o odrabianiu zadania domowego, to mam na myśli przede wszystkim zbudowanie sensownej strategii. Strategii, która nie bazuje na tym, że na przykład widzimy, że w ostatnich kilku miesiącach coś rośnie. Ktoś może mi tutaj powiedzieć, no ale sam przecież mówisz o momentum i momentum dokładnie na tym polega. No tak, tylko że momentum to jest właśnie konkretna strategia. Tam nie tylko mówimy, kiedy coś kupić, ale też mamy jasno określony próg wyjścia. Jeszcze zanim w ogóle tego ETF-a kupimy. Także to jest właśnie różnica względem czegoś, co nam się wydaje, że jest strategią, ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jakimś być może naszym życzeniowym myśleniem i niekoniecznie się to sprawdzi na realnym rynku. Poza tym to nie chodzi tylko i wyłącznie o pokonywanie czy próbę pokonywania rynku, ale chodzi o to, żebyśmy mieli po prostu proces decyzyjny, żebyśmy mieli strategię, za którą mamy podążać. A więc zanim w ogóle pomyślimy o kupnie jakiegokolwiek ETF-a, nawet jeżeli to będzie najprostsza strategia polegająca na zakupie dosłownie jednego ETF-a, to musimy odrobić swoje zadanie domowe. Jak już mamy swoje zadanie domowe odrobione, no to przechodzimy faktycznie w stronę tego, żeby no, być może zakupić tego naszego ETF-a. No i tutaj pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest kraj rejestracji ETF-a. I tutaj na takim najwyższym poziomie można podzielić na dwie takie grupy te ETF-y. ETF-y zarejestrowane w Europie i ETF-y zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w różnych innych regionach świata ETF-y również się rejestruje, ale z perspektywy polskiego inwestora prawdopodobnie te dwie grupy są najbardziej wykorzystywane. W szczególności te, które są zarejestrowane w Europie, ponieważ to do nich inwestorzy mają bez ograniczeń dostęp. Jeżeli chodzi o ETF-y, które są zarejestrowane na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj ten dostęp nie jest taki powszechny. W szczególności, jeżeli byśmy chcieli inwestować w takie ETF-y poprzez konta emerytalne typu indywidualne konto emerytalne IKE czy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IGZE, no to tu już z góry musimy się ograniczyć do ETF-ów zarejestrowanych w Europie. Wynika to z różnych regulacji prawnych, natomiast to nie jest też tak, że inwestor z Polski nie ma absolutnie możliwości zainwestowania w ETF-y amerykańskie. Są takie możliwości. Najprostszą taką możliwością jest po prostu założenie konta u brokera wprost w Stanach Zjednoczonych, no i możemy sobie kupować bez ograniczeń tam wtedy takie ETF-y. Inne możliwości to otwarcie też konta u brokera europejskiego, jest ich niewielu, którzy dają dostęp do ETF-ów amerykańskich lub też otwarcie
znajdziecie u dowolnego innego brokera, chociażby w Polsce czy w Europie, ale uzyskanie przy okazji statusu inwestora profesjonalnego. I nie będę tego tutaj rozwijał, bo to jest tak, no myślę, powiedziałbym, skierowane do marginalnej grupy inwestorów z tymi naprawdę już grubszymi portfelami, że jak gdyby wchodzenie tutaj w tym momencie w szczegóły nie ma większego sensu. Także pierwsza kwestia, na którą należy uważać, to jest kraj rejestracji. No bo podam konkretny przykład. Mówiłem tu chociażby o ETF-ach Managed Futures. Bardzo fajna koncepcja, będę do niej jeszcze niebawem wracał. No ale cóż z tego, że fajna koncepcja, jeżeli niestety ktoś to sobie pomyślał, a to sobie kupię go na przykład na IKX-e, no niestety, póki co takich możliwości nie ma, ponieważ takie ETF-y póki co są tylko ETF-ami tak zwanymi amerykańskimi. Nie ma takich ETF-ów zarejestrowanych póki co w tym momencie w Europie. A jak już mówimy o tym, gdzie ETF jest zarejestrowany, to też jeżeli już nawet zidentyfikujemy swojego ETF-a, którego chcemy kupić, to musimy sprawdzić, czy on jest w ogóle dostępny u naszego brokera. Albo czy warto otwierać konto u brokera X, jeżeli chcemy kupić ETF Y, bo być może ten broker takiego ETF-a nie ma w swojej ofercie. W bardzo prosty sposób dla kilkunastu brokerów wspiera Atlas ETF, gdzie po prostu mamy listę ETF-ów, które są dostępne u poszczególnych brokerów. Co więcej, możecie to również sprawdzać z podziałem na konkretne typy rachunków, na przykład rachunki emerytalne IKX-e, rachunki zwykłe. I tutaj naprawdę jest to bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli na przykład no, już macie swojego ETF-a, że tak powiem, tutaj prawie że na pniu, ale okazuje się, że u brokera, u którego byście chcieli być może taki zakup dokonać, po prostu tego nie zrobicie. Także w prosty sposób możecie to sprawdzić na stronie atlasetf.pl. Przy każdym ETF-ie jest dostępność danego ETF-a w poszczególnych brokerach, u poszczególnych brokerów, lub wręcz możecie odfiltrować ETF-y dostępne u danego brokera, więc w gruncie rzeczy swoje poszukiwania ETF-ów będziecie mogli realizować w ramach konkretnego brokera. Kolejna kwestia to ryzyko walutowe. To jest w ogóle rzecz, która często spędza sen z powiek wielu początkującym inwestorom, no bo boją się wychodzić ze swoimi inwestycjami za granicę, no bo oczywiście dochodzi ten czynnik, ten pierwiastek ryzyka walutowego. Ja teraz tego tematu nie będę tutaj jakoś rozwijał, natomiast tylko tak na szybko zaznaczę, że jeżeli chodzi o inwestowanie długoterminowe, to na przykład tam ryzyko walutowe, jeżeli inwestujemy w rynku akcji, nie jest czymś, co powinno nas jakoś specjalnie martwić. Ale inaczej jest z obligacjami. Tutaj faktycznie, gdyby ten nasz portfel miał przeważać obligacje w portfelu, bo jesteśmy inwestorem defensywnym, no to wówczas faktycznie przeważanie obligacji, które są wyrażone w innej walucie, no mija się z celem, no bo one nie będą stabilizowały nam portfela w naszej lokalnej walucie, czyli w polskim złotym. To tyle, jeżeli chodzi o to, o ten aspekt ryzyka walutowego. Natomiast tutaj jest też wiele nieporozumień, jeżeli chodzi o kwestię zakupu ETF-a, bo przykładowo weźmy sobie ETF Life Strategy, Vanguard Life Strategy 80-20, ja tutaj też o nim już kilka razy wspominałem. No i taki ETF, jak spojrzycie sobie w jego opisie, ma walutę tutaj wyspecyfikowaną jako euro. Przy czym ten ETF tak naprawdę ma ryzyko względem polskiego złotego nie tylko w euro, ale w wielu różnych walutach. Część obligacyjna owszem jest w euro i tutaj mamy ryzyko do euro, ale część akcyjna tak naprawdę to jest globalny koszyk akcji i tam w tym momencie w tej części akcyjnej mamy ponad 60% dolara, bo tyle stanowią akcje amerykańskie, a pozostałe około 40%, czy niespełna 40%, to są różne waluty z całego świata, również w tym euro i również tam minimalnie będzie udział polskiego złotego. Także warto zwracać uwagę, że nieważne jest to, w jakiej walucie jest dany ETF, jaka jest waluta bazowa tego ETF-a, bo to jest tak naprawdę tylko informacja potrzebna ETF-owi do tego, żeby na przykład prezentować raporty roczne, żeby w ogóle prowadzić wewnętrznie ten fundusz. Również no, nie ma znaczenia, w jakiej my walucie kupujemy tego ETF-a. Co prawda akurat Vanguard Life Strategy jest notowany na giełdzie tylko w euro, ale są ETF-y, które dosłownie ten sam ETF o tym samym kodzie ISIN jest notowany na różnych giełdach w różnych walutach, albo wręcz na tej samej giełdzie jest notowany w więcej niż jednej walucie.
Ale to nie oznacza, że jeżeli my kupimy tego samego ETF-a raz w dolarze, a raz w euro, to w pierwszym przypadku mamy ryzyko do dolara, a w drugim do euro, bo tak naprawdę ryzyko mamy w tym, co jest, że tak powiem, pod spodem, co jest w portfelu tego ETF-a. Więc nawet jeżeli kupimy sobie ETF-a, nie wiem, na S&P 500, na 500 amerykańskich spółek amerykańskich i nie ma tam zabezpieczenia walutowego, to nawet jeżeli go kupimy w polskim złotym czy w euro, to i tak na końcu będziemy mieć ryzyko do dolara. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię ryzyka walutowego. Tu jeszcze szybko dopowiem, jeżeli chodzi o kwestię ryzyka walutowego, że jest niewielka grupa ETF-ów, które mają zabezpieczenie do polskiego złotego. A więc nawet jeżeli inwestujemy na przykład, nie wiem, dajmy na to S&P 500 czy jakiś inny koszyk akcji, jeżeli jest on zabezpieczony do polskiego złotego, czy też do innej waluty, no to w tej konkretnej walucie, do której jest on zabezpieczony, tamtego ryzyka walutowego nie ma. Oczywiście taki mechanizm nieco więcej kosztuje, no ale tak wspominam tutaj dla kompletności, że są takie możliwości. Sprawa kolejna, aspekty podatkowe. I tu znów sam temat podatków jest na tyle rozbudowany, że spokojnie moglibyśmy nagrać serię odcinków, więc ja tu tylko bardzo pobieżnie. Jeżeli chodzi o kwestie podatków, to można na to spoglądać z wielu różnych perspektyw. Po pierwsze, czy inwestujemy na rachunku opodatkowanym, czy nie? A więc tak jak wspominałem już tutaj w tym nagraniu, możemy na przykład mieć rachunek IKX, gdzie nie będziemy płacić podatków, a przynajmniej nie będziemy w trakcie inwestowania płacić żadnych podatków do polskiego fiskusa, bo podatki tak naprawdę mogą się pojawić, na które nie mamy żadnego wpływu, na przykład podatki u źródła. Dla przykładu, jeżeli kupimy ETF-a na S&P 500 i faktycznie ten ETF kupuje spółki w Stanach Zjednoczonych, to gdy na przykład taki Apple wypłaca dywidendę, to ETF otrzyma tylko 85% tej dywidendy, bo 15% zostanie z automatu zatrzymane w Stanach Zjednoczonych właśnie w formie podatku u źródła. I tutaj, czy to robimy na rachunku opodatkowanym, czy nieopodatkowanym, jak IKX, nie ma to znaczenia. Ten podatek po prostu będzie zapłacony. No właśnie, dlatego, że jest replikacja fizyczna, ale jest też coś takiego, jak replikacja syntetyczna. I ja o tym też kiedyś nagrałem oddzielny odcinek. Ale generalnie w dużym skrócie to polega na tym, że jeżeli mamy ETF-a na S&P 500, to on nie kupuje tych 500 amerykańskich spółek, żeby replikować ten indeks S&P 500, tylko kupuje inny koszyk, na przykład akcji europejskich, a jakiś jego partner kupuje akcje amerykańskie i następnie oni się wymieniają stopą zwrotu. Dzięki temu, że regulacje prawne pozwalają na coś takiego, no, jest możliwość uniknięcia zapłacenia wtedy podatku u źródła. I no, to jest jeden z powodów, dla którego można stosować replikację syntetyczną, która budzi tutaj czasami wiele pytań ze strony zwłaszcza początkujących inwestorów, którzy są nieufni takiej metodzie, ale są też sytuacje, gdzie po prostu replikacja syntetyczna jest wręcz no, niezbędna, no bo na przykład jest to, dajmy na to, próba odzwierciedlenia ruchu cen jakiegoś towaru i ciężko sobie wyobrazić, żeby fundusz kupował, dajmy na to, tusze wieprzowe, ale już może sobie kupić kontrakty terminowe na tusze wieprzowe. No i jest to replikacja, można powiedzieć, syntetyczna, no ale inaczej po prostu by się nie dało. To jeżeli chodzi o kwestię replikacji tutaj, to też ten temat zamykam. Warto tylko pamiętać tyle, że on może mieć ten sposób replikacji wpływ na płacone podatki. Kolejny aspekt to dystrybucja dywidend. No właśnie, jeżeli ten ETF otrzymuje jakieś dywidendy, jak na przykład znów Apple wypłaca do ETF-a dywidendę, no to tutaj ETF może przyjąć dwie różne polityki. Może tę dywidendę nam wypłacić na rachunek, no i dostajemy po prostu wtedy gotówkę w postaci właśnie takiej, która wpływa nam na nasz rachunek. Tutaj w tym konkretnym przypadku minus ten podatek u źródła, czyli de facto 85%. No albo może też, i to stosują chociażby niektóre ETF-y w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych zwykle tylko i wyłącznie wypłacają, ale w Europie jest też możliwość taka, że jest polityka akumulacji dywidendy, a więc jest ona automatycznie reinwestowana w obrębie funduszu, co znów może mieć wpływ na podatek, ponieważ jeżeli my otrzymamy dywidendę na nasz rachunek w formie gotówki, na rachunku opodatkowanym, no to w Polsce będziemy musieli zapłacić od tego podatek do polskiego fiskusa. Natomiast jeżeli jest ona akumulowana, to w tym momencie już podatku nie będzie trzeba płacić, dopiero będziemy go płacić, jeżeli chodzi o polskie przepisy prawa podatkowego, dopiero w momencie, kiedy będziemy sprzedawać ten ETF, no i będziemy mieć tam jakiś na tym zysk. To jeżeli chodzi o kwestię akumulacji czy dystrybucji dywidend,
to kolejny temat warto sobie tutaj właśnie uwzględnić, bo on może mieć wpływ na podatki. No i wreszcie ostatnia rzecz, która może mieć wpływ na podatki, jeżeli chodzi o nasz portfel, to jest już konkretna strategia. No bo jeżeli sobie kupimy tego, dajmy na to ETF-a Vanguard Life Strategy i będzie jeszcze on do tego akumulował podatki, i będzie on jeszcze do tego akumulował dywidendy, to tak naprawdę przez lata możemy nie zapłacić żadnego podatku poza tymi podatkami u źródła, na które i tak wpływu nie mamy tutaj wielkiego. Natomiast jeżeli mamy portfel, który jest złożony z więcej niż jednego ETF-a i w którym będziemy musieli co pewien czas coś zmieniać, na przykład będziemy musieli przeprowadzać rebalancing, tak, żeby na przykład wyrównać wagi w tym portfelu do tych wag modelowych, jakie sobie założyliśmy, albo w momencie, kiedy w ogóle wręcz realizujemy strategię aktywną, jak na przykład GEM, Global Equities Momentum, no to wtedy należy mieć świadomość tego, że przy sprzedawaniu i kupowaniu czegoś mogą się pojawić zdarzenia podatkowe. No i jeżeli robimy to na rachunku opodatkowanym, no to może mieć to spory wpływ, niestety negatywny, na wyniki naszej inwestycji. Kolejna rzecz to oczywiście koszty, 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 koszty. Przy czym mam tutaj na myśli koszty już niepodatkowe, bo to też jest forma kosztów, a koszty, jakie pobierają od nas ETF-y. Jak wiemy, ETF jest instrumentem de facto bardzo podobnym do funduszu inwestycyjnego, tyle że jego jednostki są notowane na giełdzie, no ale nie robi tego nam ten ETF wszystkiego za darmo. Musi ta firma, która tworzy takiego ETF-a, też na czymś zarabiać, no i pobierać po prostu koszty za zarządzanie. W Europie zwykle określa się to jako Total Expense Ratio, w skrócie TER. No i to oznacza, że jeżeli na przykład taki TER, znów będę się trzymał tego przykładu Vanguard Life Strategy, wynosi 0,25%, to oznacza, że ta kwota jest w skali roku pobierana, ale pobierana de facto każdego dnia proporcjonalnie właśnie jako 1,365 z tego 0,25%. Natomiast to nie jest jedyny koszt, jaki może nam przyjść płacić, bo może się wręcz okazać, że na przykład jakiś ETF kosztuje, dajmy na to 0,25%, ale tak naprawdę realnym kosztem to jest to, ile czy jak ten ETF dowozi to, co replikuje. Dla przykładu, jeżeli mamy ETF-a, który replikuje S&P 500, 500 największych spółek amerykańskich, to się może okazać, że ten ETF kosztuje na przykład na papierze 0,1%, ale tak naprawdę, ponieważ ten ETF dobrze wykonał swoją robotę, może się okazać, że on wręcz pokonał ten indeks. To jest tak zwany tracking difference. No i ten tracking difference, czyli różnica względem benchmarku, względem na przykład replikowanego indeksu, może być dodatnia lub ujemna. Może pokonywać ten benchmark lub może z nim przegrywać. I to jest tak naprawdę realny koszt, jaki ponosi inwestor. Więc raz jeszcze, może się okazać, że mamy wręcz dwa ETF-y. Jeden jest droższy, drugi tańszy na papierze, ale w rzeczywistości może się okazać, że ten, który na papierze był droższy, w praktyce okaże się tańszy, bo ma lepszy tracking difference. I tutaj dla Waszej informacji, jeżeli chodzi o Atlas ETF, myślimy nad tym, aby taką informację również zawrzeć w naszym portalu. No nic, to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę i podanie go dalej. Tymczasem ja śmigam dalej. No a przy okazji, jeżeli Wam się w ogóle ten kanał podoba, to też będę bardzo wdzięczny za jego subskrypcję. To co? Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia niebawem. Bye, bye.